Cześć wszystkim, witam Was gorąco ponownie na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Dzisiaj, jak widać już w świątecznym klimacie, przychodzimy do Was z odcinkiem o prezentach. Mamy tutaj różne propozycje w różnych tak naprawdę cenach, na każdą kieszeń. Mamy trochę kosmetyków, ale też rzeczy niekosmetycznych, więc Kasia, zaczynamy. Zacznijmy, słuchajcie, może od kwoty 20 zł. To jest dosyć kwota taka symboliczna, ale dałyśmy sobie radę i mamy dwie propozycje. Propozycja numer jeden to jest słoik z serii Do It Yourself i to jest prezent taki serii Do It Yourself. Ja uwielbiam takie prezenty, ponieważ tak naprawdę poświęcamy na to czas, dajemy swoje serce i wymyślamy coś takiego niestandardowego. Ja mam tutaj przykład prezentu, są to ciasteczka w słoiku i mamy tutaj wszystkie składniki. Ja Wam przepis cały podam w opisie pod filmem i to jest naprawdę bardzo fajny prezent na przykład dla sąsiadki, dla koleżanki z pracy, bo to jest prezent niezobowiązujący. To jest, po prostu dajemy z serca i tak jakby z czystej chęci komuś jakiś upominek i ta druga osoba też nie czuje się zobowiązana, żeby ewentualnie coś oddać w zamian. Ale jeżeli szukamy tak jakby bardziej kosmetycznych prezentów, to mamy tutaj bardzo fajny świąteczny zestaw. Jest to, słuchajcie, świąteczny zestaw gąbeczek do makijażu. Bardzo fajny gąbeczek. Mamy tutaj wersję z misiem i z choinką. Mega uroczy, mega fajny. Może to być prezent sam w sobie, jako taki drobiazg, ale mam wrażenie, że spokojnie taki zestaw można dorzucić do na przykład jakiegoś innego, większego prezentu. Ja często tak robię, że rzeczywiście kupuję jakąś rzecz, ale do tego dorzucam jeszcze kilka mniejszych, więc takiego gąbeczki przydadzą się każdemu. Ja uwielbiam nakładać podkład gąbką, niekoniecznie pędzlem. Gąbki się sprawdzają super. Teraz słuchajcie, może przejdziemy do kwoty 50 zł, czyli poprzeczka odrobinę wyżej, ale w dalszym ciągu w tej kwocie można naprawdę bardzo fajne rzeczy upolować. Mamy kolorówkę, ale Kasia ma fajny zestaw od Nakomi. Przepiękny zestaw od Nakomi w super takim fajnym opakowaniu. Tak naprawdę do tego opakowania wystarczyłoby tylko dodać na przykład jakąś kokardkę i karteczkę, dla kogo jest ten prezent. Mamy tutaj genialny zestaw i to jest zestaw... może otworzymy. I w tym zestawie tutaj mamy, mamy peeling do ciała, mamy tutaj galaretkę oraz masło. Jest to taki zestaw kosmetyczny, który świetnie by się sprawdził na przykład dla siostry, dla mamy, dla cioci, bo jestem pewna, że każda z nas, pomimo tego, że ma swoje ulubione kosmetyki, to taki zestaw na pewno im się po prostu sprawdzi. Lubi testować, tym bardziej, że te kosmetyki mają przepiękny zapach, bo to są słodkie gofry, miodowe gofry w zasadzie, daj ja wąchnę. Pachnie przepięknie. No, to jest mój zapach. Ty wolisz troszeczkę zapach świeższy, ale ja lubię te słodkie, a to jest słodki zapach i na pewno znajdzie dużo fanek takiego zestawu. Jeżeli chodzi o kolorówkę, słuchajcie, to mam tutaj coś dla fanek makijażu, ale nie tylko. Dla kogoś, kto poszukuje dobrej palety cieni, myślę, że też super się sprawdzi. Jest to paleta marki Hehan, Her Majesty. Jest to paleta limitowana, więc tym bardziej warto sobie zerknąć na nią właśnie w tym okresie świątecznym. Mamy tutaj komplet cieni, bardzo fajnie kolorystycznie dobranych. Ja osobiście uwielbiam te trzy, dlatego że to są cienie... takie bardzo o konsystencji jak masełko, ale są fantastycznie pigmentowane, zresztą Wam zaraz pokażę. Wydaje mi się, że tą paletą można wykonać makijaż tak naprawdę dzienny i bardziej wieczorowy też, że tak sobie kolorystycznie tutaj jest to wszystko, jest naprawdę super zgrane. Ja lubię palety, które oprócz standardowych kolorów potrzebnych każdemu, czyli brązy, beże, wanilię, mają też akcent w postaci czegoś błyszczącego, bo jest to niesamowicie łatwe, żeby przełamać makijaż dzienny czymś kolorowym. Także bardzo gorąco Wam polecam sprawdzić tą paletę. Te cienie są bardzo takie masełkowe, nakładają się bardzo gładko na powiekę. Tymi tutaj, czyli takimi klasycznymi kolorami dziennymi, możecie sobie stworzyć kontur oka, zaznaczyć załamanie, a jeżeli potrzebujecie czegoś na wieczór, to tym brązem spokojnie przydymić oko, żeby był to makijaż bardziej taki wieczorowy, wyraźny. Teraz prezent, słuchajcie, dla osób aktywnych, ale nie tylko, też dla takich, które cenią sobie środowisko. Mamy tu butelkę filtrującą, która jest z filtrem węglowym. Filtruje Wam po prostu wodę, nie ma potrzeby kupowania wody w butelkach plastikowych. Wydaje mi się, że to jest prezent taki nieoczywisty i niewiele osób na pewno wpadnie na niego, ale mam wrażenie, że warto o tym powiedzieć, dlatego że dużo osób szuka takiej alternatywy, może nie do końca wiedzą, że są takie rzeczy. Dla osoby, która też dużo czasu, tak jak na przykład Kasia, spędza na siłowni, jest w ciągłym ruchu, albo niekoniecznie lubi co chwilę skakać do sklepów, żeby kupować kolejne butelki wody. Zresztą to jest niepotrzebne. Taka butelka, wlewamy sobie wody, trzymamy zawsze w torebce, to też jest fajna pojemność, bo ona jest bardzo poręczna. Ja osobiście nie lubię tych takich gigantów, bo one za dużo miejsca zajmują.
Ta jest bardziej poręczna i zmieści się w każdej torebce. No i zawsze macie wodę ze sobą. To jest bardzo praktyczny prezent, ale mam wrażenie, że naprawdę super się sprawdzi, więc butelki filtrujące jak najbardziej. Teraz słuchajcie, prezenty do 100 zł i zaczniemy od zapachów. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam dostawać perfumy zarówno na Gwiazdkę, czy na Mikołaja. Mhm. Dla mnie to jest prezent zawsze trafiony, dlatego że ja w swojej kolekcji mam mało perfum i jak dochodzi kolejna buteleczka, to jestem przeszczęśliwa. My mamy tutaj, słuchajcie, dwie propozycje. Pierwsza to jest propozycja od marki Theology. Pani. I tutaj jest zapach z czarną herbatą, z różą i to jest taki zapach, wiecie co, bardzo orzeźwiający. To mamy oczywiście zestaw, bo jest woda toaletowa oraz i żel pod prysznic. Tak. No i do 100 zł uważam, że jest też bardzo dobra cena i mamy tutaj pojemność, Justyna. 100 ml i 100 ml, super. Więc bardzo fajny zestaw zapakowany w takie wdzięczne opakowanie, bo to też w przypadku prezentów jest ważne, żeby wiecie, łatwo się to dało zapakować. Także pierwsza propozycja. Oczywiście nie chciałybyśmy w tym odcinku całkowicie panów pomijać, więc mamy tutaj męski zapach i jest to woda toaletowa Karl Lagerfeld. Przepiękny design. Buteleczka jest przepiękna, bardzo ładny design, na pewno fajnie będzie wyglądać w łazience na toaletce męskiej. Wiecie co, to jest zapach bardzo intensywny. Dla mnie to jest zapach takiego eleganckiego mężczyzny w garniturze, nie wiem o co chodzi, ale to ma być drzewo sandałowe, a ja jestem ogromną fanką takich zapachów. Bardzo mocne, intensywne i mam wrażenie, że bardzo trwałe, bo z reguły takie intensywne zapachy, one później fajnie w trakcie dnia się utleniają. Okej, kolejny prezent. Słuchajcie, mam tutaj coś takiego rewelacyjnego, bo mamy tutaj kalendarz i tym razem to jest kalendarz sylwestrowy, nie adwentowy, bo mamy tutaj kosmetyki i taki kilka jakby okienek od 25 grudnia do 31. W tym zestawie tutaj mamy cienie, mamy tutaj rozświetlacze, dwa produkty do ust. No. Mamy błyszczyk oraz pomadkę i mamy też, słuchajcie, element zaskoczenia, dlatego że nigdy nie wiemy, co w którym okienku jest. Fajna sprawa, dlatego też, że to też jest dobra cena. Z reguły te kalendarze adwentowe są odrobinę drogie. A tutaj mamy fajną cenę, element niespodzianki. Choć otworzymy na przykład coś. Otworzymy? Taki ten 31. To zobaczmy, co tutaj jest. Poczekajcie, bo to zawsze tak ciężko idzie, ale ja sobie już tutaj radzę. Ja uwielbiam paleta cieni. To taki, słuchajcie, mały sneak peek tego, co jest w środku. Mamy tutaj paletę cieni. Tutaj te cienie są delikatnie błyszczące. Idealne na Sylwestra mam wrażenie, dlatego że widzę tutaj złoto i srebro, więc to jest taki w ogóle idealny kolor, jeżeli chodzi o Sylwestra. A jeżeli, słuchajcie, nie mamy już kompletnie pomysłów i szukamy czegoś może troszeczkę na szybko, to oczywiście bony. Mamy tutaj bon prezentowy. Kartę podarunkową. Tak to wygląda. Kwoty w zależności sobie kształtujecie od waszych upodobań. To jest kwota od 50 do 300 zł, więc tak naprawdę rozpiętość jest gigantyczna. Można włożyć to w kopertę, zawiązać w kokardkę i prezent może trochę na szybko, ale mam wrażenie, że bardzo pewny. Takim też pewniakiem na przykład jest kosmetyczka wypchana naszymi ulubionymi kosmetykami, które nam się sprawdzają. I to też jest na przykład super pomysł. Kupujemy kosmetyczkę i wrzucamy na przykład nasze takie topowe produkty. Na przykład podkład, może jakiś tusz albo błyszczyk. To też jest super pomysł, bardzo też taki dany od serca, bo my wybieramy takie, wiecie, perełeczki, wrzucamy do kosmetyczki i myślę, że na przykład dla siostry czy dla jakiejś przyjaciółki taki prezent to też jest genialny pomysł. Ja mam wrażenie, że to też jest fajny prezent dla młodszej siostry. Dla osób, które lubią makijaż, ale nie do końca wiedzą, jak odnaleźć się w tym gąszczu kosmetycznym i szukają takich produktów top, że ja komuś na przykład prezentuję taką kosmetyczkę i mówię, słuchaj, znajdziesz tutaj to są perełki, super się sprawdzają i jestem praktycznie pewna, że u ciebie sprawdzą się super, używaj tego tak i tak. Okej, tak wyglądają nasze propozycje. Mam nadzieję, że chociaż w minimalny sposób was zainspirowałyśmy do szukania swoich prezentów. Jeżeli chcecie, słuchajcie, zerknąć na więcej propozycji, to w katalogu Hebe macie tak naprawdę mnóstwo różnego rodzaju zestawów prezentowych, które są od razu zapakowane, podane na tacy, nie musicie się martwić o opakowanie i są też bardzo fajny sposób nawiązujący taki do Sylwestra, trochę tak jak do tutaj. Świąt, do gwiazdki. Więc gorąco polecam zerknąć. My oczywiście zachęcamy was gorąco do subskrypcji kanału Urodomaniaczki by Hebe. Widzimy się tutaj w środę zawsze o 18. Bądźcie Dziękujemy za oglądanie i widzimy się niebawem. Bye.